zdrowia, szczególnie dla normalnych. No Ameryka upada, no i jest w zasadzie wykorzystywane. Komuniści kiedyś użyli proletariat, czyli lud pracujący, a dzisiaj wykorzystali murzynów do tego, żeby załatwić Stany Zjednoczone. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. I te relacje międzyrasowe w Ameryce, no to jeszcze nigdy nie były tak dobre. No patrząc na te wszystkie teksty w gazetach, tytuły w telewizji, w prasie, to wszystko, to wygląda na to, że wszystko jest źle, że międzyrasowe, ten pesymizm też po prostu pchany przez lewactwo, przez wszystkich tych no można powiedzieć komendantów komunizmu, sekretarzy komunizmu, wszystkich tych ludzi, którzy chcą wprowadzić komunizm, no ale i przez wybranych przedstawicieli rządowych, publicznych i tak dalej, i tak dalej. I to jest ideologiczna sprawa, to jest ideologia niszcząca, no ale tak komunizm działa. Długoterminowo, no to więcej przynosi straty niż pożytku, ale szkoda, która jest wyrządzona, to jest no, łatwa do ocenienia. Tak jak się popatrzy, co się na dzień dzisiejszy dzieje, to nie jest dobrze. Wielka sprawa w tym wszystkim, czy duża część tego problemu, to jest to, że lewactwo, prasa polityczna, ta lewa komunistyczna prasa nigdy się nie pogodziła z tym, że Donald Trump został wybrany w 2016 roku. Oni po prostu środki przekazu nie przewidywały tego, środki odmówiły przyjęcia tego do wiadomości. No i świadomie też interpretowały to w złym kierunku. To, że środki masowego przekazu i platformy społecznościowe są w rękach komunistów, no to już chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości na ten temat, ale ich narracja, ta lewacka narracja, to była taka, że Ameryka, że rasistowska Ameryka, że seksistowska Ameryka, ksenofobiczna, czyli Ameryka, która nienawidzi obcych, wybrała Trumpa do Białego Domu. No i przez to Ameryka pokazała, że jest po prostu nienawiść, bigoteria i jest, będzie i nie powinna być. Ameryka taka jest. No i komuniści przyszli i powiedzieli, że chcą to wszystko zmienić. No ale czy to jest prawda? No każdy normalny wie, że to nie jest prawda. Dużo ludzi, którzy głosowało na Baracka Obamę i to nie byli biali narodowcy, nie byli to biali nacjonaliści, głosowali właśnie później na Trumpa. Czy te ustabilizowane środki przekazu w ogóle zaakceptowały ten fakt, czy pisały to w gazetach? No nie, no propaganda lewacka tego nie może sobie dopuścić, ale prawda jest taka, że bardzo duża część białych chrześcijan, pracujących ludzi, w zasadzie jako demokraci głosowali na Obamę, no ale później zobaczyli, co Obama robił, no i zaczęli głosować na Trumpa. Także zmieniło dziesiątki milionów białych, zmieniło swoją pozycję. No i to samo teraz się odbędzie w 2024 roku. No bo dlaczego Biden został wybrany? No Biden został wybrany, bo zmobilizowano dużo mniejszości narodowych. No i sfałszowano. Wygląda na to, że bardzo dużo głosów sfałszowano, ale te dane statystyczne z 2016 czy 2020 roku, no to są nie do oszukania. No dziennikarze, no to dzisiaj to już nie ma dziennikarzy. Dzisiaj to są po prostu partyjni sekretarze, partyjni towarzysze broni i oni
cały czas pchają taką alternatywną, alternatywne wyjaśnienie to, co, co się stało. No i ciągle cytują to, że jednak jest rasistowska sytuacja, że to było głównym powodem, głównym takim silnikiem, główną lokomotywą tego sukcesu Trumpa. Ale każdy normalny, jak się popatrzy, przyjrzy się statystykom i przyjrzy się danym w Ameryce, no to okazuje się, że Ameryka, no tak jak cały świat, ma taki trend, idzie w kierunku tolerancji przez ostatnie 50-60 lat. No jednak zaczynając od Martin Luther King od lat 60, te zmiany społeczne nastąpiły. Wybrano dwa razy Baracka Muhammada Obamę. Kamala Harris jest wiceprezydentką. Dużo najróżniejszych osób w polityce czy w świecie telewizyjnym, no oni są prezentowani. Także to jest, no jest dużo lepiej. Oczywiście komuniści pchają ten projekt 1916. Ten projekt 1916 to znaczy to, że cała Ameryka jest rasistowska i Ameryka zaczęła się od 1619 roku, kiedy sprowadzono pierwszych murzyńskich niewolników z Afryki. No, zamienili po prostu proletariat. Dzisiaj to są murzyni używani do tej rozgrywki politycznej. Jeżeli tak się popatrzy na ten pozytywizm i negatywizm tego rasizmu, no to wśród ludzi, wśród normalnych ludzi, no to jest mniej rasizmu, no ale jest to pompowane przez środki przekazu. Jak się posłucha tych hasełek komunistycznych, tak jak systematyczny rasizm, czy podświadome uprzedzenie do czarnych, no to w ustach komunistów to brzmi strasznie, ale normalni ludzie nie mają tego. Nie mają tego, no bo jeżeli chodzi o czarnych współpracowników, czy o czarnych współuczniów, czy sąsiadów, no to już w ogóle to się zmieniło. Te międzymałżeństwa, międzyrasowe małżeństwa, no to tak samo pokazują, że naród jako taki, kraj jako taki, no to nie jest rasistowski. Akceptowanie małżeństw biało-czarnych, to w 58 roku, w 1958 roku, no to tylko 4% akceptowało takie małżeństwa. 45% akceptowało to w roku 1995, a w 2013 już 84% to akceptowało. Także w 2017 były takie badania, no to mniej niż 10% białych powiedziało, że małżeństwo między rasami jest złe. No dane na temat czarnych, jakie oni mają z punktu widzenia na małżeństwa między czarnymi, no to też nie są za bardzo podawane, ale oni są chyba bardziej rasistowscy. No i trzeba pamiętać, że w zasadzie w małżeństwach biało-czarnych, no to z reguły kobieta jest biała, a mężczyzna jest czarnym. Także widać, że kobiety lecą na czarnych, a jednak czarne kobiety nie za bardzo lecą na białych, albo może w ich rodzinie po prostu mają zakazane, tak jak Żydom było to zakazane. Też się zmieniło statystycznie, widać w 1967 roku to 3% było małżeństw międzyrasowych, a 17% już jest w 2015. Także również mieszanki międzyrasowe
rasami, między Azjatami, między hiszpańskojęzycznymi, między i z Żydami, z białymi, no to, to jednak wszystko to rośnie. To rośnie przez ostatnie dziesiątki lat. Pomimo to ci postępowi intelektualiści, ci wszyscy polityczni, te komunistyczne świnie po prostu chcą ciągle nas nauczać, jak małe dzieci, jak że jesteśmy rasistami i że powinniśmy być antyrasistami. No to jest szkolenie, ta polityka wstydu, tak? To jest po prostu zaszczuwanie, polityka wstydu i wmawianie ludziom tego, co nie jest. Dlaczego środki pokazują to, że jest taki straszny rasizm, kiedy wszyscy ludzie tak czują naokoło, czy czytają jakieś dane statystyczne, widzą, że to nie jest jednak prawda. No, każdy normalny rozumie, że to jest jednak ideologia. Ideologia, ta partyzantka komunistyczna robi to. I możliwości środków masowego przekazu i platform społecznościowych, że oni mogą ustawić. Oni mogą budować, mogą stawiać te wszystkie trendy i sytuacje, pisać w tym kierunku, w którym chcą. Po prostu jest totalna manipulacja, totalna fabrykacja, polityczne lewactwo. Oni pompują tą sytuację rasizmu. No dlaczego? No dlatego, że wtedy, jeżeli pokażą, że jest problem, no to mówią, że będą rozwiązania. A rozwiązaniem jest programy państwowe, programy stanowe, które trzeba w zasadzie przynosić. A jak trzeba stosować te programy, no to trzeba podatkować. No i wtedy ta pętelka się zamyka. Jest więcej roboty dla tych wszystkich pasożytów budżetówki. No i ta lewacka ideologia po prostu działa w ten sposób. Media społecznościowe czy środki przekazu, oni pompują pewne rzadko spotykane rzeczy czy wypadki, pompują i większość ludzi zaczyna wierzyć, że to po prostu dzieje się nieustannie. To, co było w zeszłym roku latem, tak? W zeszłym roku latem te wszystkie procesy uliczne, cały kraj, teraz cały naród siedział jak na pineskach parę dni, co zrobią w wyroku tym George'a Floyda. George Floyd, bandyta, z którego lewactwo zrobiło świętego, on kradł, siedział w więzieniu, Hindusom dał fałszywą 20-dolarówkę, no ale to jest też pompowanie, robienie wideł z igły, no ale to służy interesom lewactwa, wszystkim tym aktywistom i liberalnym, komunistycznym politykom. Nawet jeżeli to nie ma potwierdzenia w danych ani w faktach, oczywiście, że zdarzają się sytuacje często fatalne, często śmiertelne pomiędzy białymi, ogólnie pomiędzy policją a czarnymi podejrzanymi, z reguły kryminalistami. No i to jest nieszczęśliwe i to się czasami zdarza, bardzo tragiczne. No ale to jest jednak rzadka sytuacja. Powiedzieć, że to jest systematyczny rasizm, no to jest tylko bez żadnej ewidencji, bez żadnych danych statystycznych, no to nie jest prawda. No, ci policjanci nie chodzą tam szukając tych czarnych, po prostu są to kryminaliści, oni reagują, no, a później, że jest opór przeciwko aresztowaniu, no to tak się dzieje. Te śmierci czarnych kryminalistów czy czarnych obywateli, no to spadło. Spadło to tam 60-80% od lat 1960, no i to się tak ustabilizowało około 2000 roku. No i teraz jest na tym samym mniej więcej poziomie. Policja w 2020 roku, w 2019 roku ogólnie zabiła 1000 osób, z czego 450 osób było białych, a 250 było czarnych. No, okazuje się, że
12 czarnych nie miało broni, ale 26 białych w ogóle nie miało broni i zostały zabitych. No, także 450 na 26 i 12 na 25, no to jednak jest w kierunku tym, że policja częściej zabijała bezbronnych kryminalistów. Jeżeli się pomyśli, że w Ameryce jest 10 milionów rocznie najróżniejszych aresztowań, no to jednak ta śmierć, czy białych, czy czarnych, no to jest kropla w morzu. No i trudno to oceniać jako epidemię, szczególnie jeżeli się przestudiuje, co doprowadzało do tego zabicia, no to tam zawsze była sytuacja krytyczna. Teraz ostatnio też to policjant zastrzelił czarną, no ale ona biegała z nożem, no i też go oskarżyli, że nie powinien zastrzelić. No ale to już zaczyna być coraz bardziej wiadome, że dzisiejsi ludzie, którzy nie są nazywani żurnalistami, dziennikarzami czy reporterami, oni mają po prostu w nosie mają prawdę, w nosie mają sytuację w Ameryce. To jest wszystko pompowane poprzez propagandę, no sianie tej propagandy komunistycznej, żeby zmienić cały kraj i cały naród. Ale to jest przykre, że środki przekazu i platformy są skłonne do tego, żeby unikać prawdy o Ameryce, no i o tym, co się naprawdę dzieje, żeby pompować, żeby zniszczyć Amerykę. No oni wszyscy chcą po prostu zmienić system, tak jak Stalin wysyłał do gułagów, zabijał, niszczył, no to teraz komuniści poświęcają Amerykę dla swojej jednopartyjnej wizji świata. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych. Dziękuję wszystkim konserwatystom, dziękuję wszystkim republikanom, że głosujecie, że wierzycie Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Nie poddawajcie się, zmieni się, 2022 się wszystko zmieni, 2024 jeszcze bardziej się zmieni. Przekaz dla socjalistów. Patrzcie się na benzynę, na cenę benzyny, patrzcie się na własne swoje podatki, zobaczycie co to będzie. Jak widzicie, komuniści pompują was tym wszystkim, no i pompowali, ale jest nadzieja, że otwieracie swoje oczy, że zaczniecie być normalni. Zdrowia dla normalnych.